Cześć, Mano, ja jestem MrPiżu i dzisiaj pomogę odblokować Ci bootloader w Twoim telefonie Xiaomi, ale po pierwsze, wszystko robisz na własną odpowiedzialność. Po drugie, niech Twój telefon ma minimum te 50% baterii. Po trzecie, jeżeli Twój komputer nie będzie widział Twojego telefonu, no to najprawdopodobniej jest to kwestia sterowników, musisz je poprawnie pobrać oraz zainstalować, bądź też spróbuj na innym komputerze. Jeżeli już to zrobisz i nie jesteś pewien, czy Twój telefon ma ROM typu Global, ponieważ to, że ma w nazwie Global, nie oznacza, że jest to ROM typowy Global. Więc wtedy po prostu wchodzimy w ustawienia naszego Xiaomi o telefonie i tutaj mamy MIUI Global. Niestety w nazwie kodowej są literki CN, co oznacza Chinese, więc tak naprawdę nie jest to oficjalny Global od Xiaomi, tak zwany jest to SIF MIUI, więc trzeba się go pozbyć. W tym celu musimy oczywiście zmienić soft, musimy odblokować bootloader, ale po kolei. Uprzedzając komentarze, tak, wiem, mówi się bootloader, a nie bootloader, ale mam taki dziwny nawyk z wymową tego słowa, taki nawyk, ale spokojnie, mam tego świadomość. Dam teraz tutaj taką wstawkę, ponieważ często telefony Xiaomi ze sklepu gearbest.com potrafią nam przyjść już od razu z odblokowanym bootloaderem. Nie wiem, jak to możliwe, ale naprawdę dość często się zdarza. I jak sprawdzić, czy nasz telefon Xiaomi ma już odblokowany bootloader? Po pierwsze, bierzemy nasz telefon Xiaomi, wchodzimy w ustawienia, informacje o telefonie i klikamy 5 razy na naszą wersję MIUI version. Następnie cofamy się, wchodzimy w dodatkowe ustawienia, wchodzimy w developer options i zaznaczamy debugowanie USB, ażeby było ono włączone. Teraz wyłączamy nasz telefon. Teraz bierzemy dłuższy czas, trzymamy power oraz głośność w dół. Aż pojawi nam się logo Fastboota. Podłączamy go pod nasz komputer. Wchodzimy w program Minimal Adaband Fastboot jako administrator i wpisujemy Fastboot Devices. I teraz tutaj konsola pokazuje, że widzi nasz telefon, który jest podłączony pod komputer. No i teraz wpisujemy Fastboot OM Device myślnik info. I jak widać, mamy tutaj parę informacji. Teraz interesuje nas ta druga, czyli bootloader, device unlocked true. Jeżeli jest true, no to już nie musicie dalej nic robić, możecie tak naprawdę film wyłączyć, ponieważ dalsza część poradnika będzie Wam niepotrzebna. Jeżeli jest nieprawda, czyli false, no to zapraszam do dalszej części materiału. Po pierwsze, musimy założyć konto Mi Account. Tutaj wyświetli Wam się link, oczywiście też wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Zakładacie to konto i żeby dla Waszego bezpieczeństwa na tym koncie musicie tutaj wszystko uzupełnić tak, ażeby było 100 punktów. Również musicie podać swój numer telefonu, musi być to prawdziwy numer telefonu, ponieważ na ten numer telefonu będziecie dostawać kody SMS, są to kody bezpieczeństwa od Xiaomi. Czyli wszystko to musicie wypełnić. Jak już będziecie mieli te 100 punktów, no to przechodzicie do odblokowywania, do zgłaszania swojej prośby o zgodę na odblokowanie bootloader na stronie, która Wam się wyświetli i jest też w opisie pod filmem. Klikacie Unlock Now, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, swój numer kierunkowy, poprawny numer telefonu oraz dlaczego chcecie odblokować bootloader. Tak jak widzicie na screenshotie I want to install custom ROM wystarczy. Zatwierdzacie, klikacie Apply Now, teraz dostajecie kod SMS, wpisujecie go tutaj, zaznaczacie Next i tyle. Teraz musicie czekać, w zależności jak się Xiaomi spodoba, nawet parę godzin albo do bodajże 14 dni czy coś takiego, aż dostaniecie kod SMS od Xiaomi, który będzie Wam mówił o tym, że Wasze konto ma już możliwość odblokowania bootloadera, ponieważ to jest po prostu przypisane na konto. W międzyczasie, jak będziecie czekać na ten kod SMS, pobieracie następujące programy. Minimal ADB and Fastboot, oczywiście link w opisie pod filmem, Mi Flash, następnie ROM Chinese Developer Version pod Wasz model telefonu. Ja to będę robił na Mi 5S Plus.
Jak widzicie, po prostu pobieram sobie latest China Developer Version Fastboot File Download. Więc tutaj dla swojego telefonu pobieracie coś takiego. Następnie pobieracie program Mi Flash Unlock. Jest to inny program niż Mi Flash. Jeżeli już dostaniecie zgodę i te wszystkie programy będziecie mieli, no to w waszym telefonie Xiaomi wchodzicie w te ustawienia i wszystkie informacje o telefonie i klikacie 5 razy na MIUI version, aż będzie tutaj pokazane, że jesteście programistą czy też deweloperem. Następnie wchodzicie w dodatkowe ustawienia, klikacie Developer Options i zaznaczacie debugowanie USB. No jest to oczywiście konieczne. Następnie w waszym komputerze wchodzicie w Minimal ADB and Fastboot, ale konieczne jest, żeby wejść w ten program przez administratora. Teraz wpisujecie ADB Devices. Jak widzicie, na telefonie pojawia się okienko, czy zezwolić, żeby zawsze z tego komputera. Zaznaczacie Always, zatwierdzacie. No i jeszcze raz na komputerze wpisujecie to samo. No jak widać, konsola widzi telefon. I teraz wpisujecie ADB Reboot EDL. Telefon robi czarny ekran, jest on włączony w tak zwanym trybie bodajże download. Nieważne, wszystko jest poprawnie, jeżeli telefon wam się tak jakby wyłączył. Teraz wchodzicie w program Mi Flash. Klikacie refresh. No jak widzicie, program widzi nasz telefon podłączony do komputera. Zaznaczacie tutaj clean all i wybieracie folder, w którym jest wasze oprogramowanie, to China's latest China developer version, coś takiego, ten duży plik. Ja mam go schowanego tutaj i wybieracie ten folder, który jest bezpośrednio nad obrazami. Klikacie OK i następnie bierzecie Flash. Jak widzicie, teraz wszystko się instaluje. Może to potrwać koło bodajże 120 sekund. Także teraz chwilę czekamy. Jak widzicie, całość zajęła zdecydowanie dłużej niż zakładałem, te 120 sekund. Tutaj 314 sekund. Niemniej wszystko się prawdopodobnie powiodło. Odłączacie teraz telefon od komputera. Trzymacie dłużej power, aż zobaczycie, czy poczujecie wibrację, czy też będzie jakiś dźwięk. Jak widzicie, pojawiło się logo Mi. No i teraz telefon będzie wstawał do oprogramowania, które wgraliśmy. Może to potrwać od 15, od 10 minut do nawet 40, w zależności też jaki telefon, także warto zbroić się cierpliwość i dlatego też mówiłem, że warto mieć te 50% naładowanej baterii. Telefon też może się grzać, ale tym się nie przejmujcie, więc czekamy, aż telefon wstanie do naszego software'u. Jak widzicie, na moim Xiaomi już się uruchomił system. Teraz oczywiście muszę przejść cały proces, ten początkowy. Ważne jest, ażeby zalogować się na wasze konto Xiaomi, które ma zezwolenie na blokadę, na odblokowanie bootloadera, no w tym akurat wybranym telefonie. Jak widzicie, telefon się zalogował na konto Xiaomi. Teraz do końca trzeba tylko przejechać i teraz bierzemy i wyłączamy nasz telefon. I przytrzymujemy dłużej przycisk power oraz głośności w dół i czekamy. I czekamy, aż pojawi nam się fastboot. Tak jak teraz, podłączamy nasz telefon pod komputer i w naszej konsoli możemy wpisać sobie fastboot devices. Jak widać, konsola widzi nasze urządzenie, więc bierzemy, odpalamy program Mi Flash Unlock. Logujemy się na to samo konto, co w przypadku telefonu i klikamy Unlock.
i w tym momencie mamy już odblokowany bootloader. Jeżeli chodzi o ten film, to już tak naprawdę na tyle. A do drugiej części, która powinna się prawie że w tym samym czasie pojawić, czyli jak wgrać recovery TWRP oraz całe Xiaomi EU czy MIUI Polska, no to będzie właśnie w tym drugim materiale. Teraz telefon się uruchamia z odblokowanym bootloaderem. Jak widać, wszystko działa. Także dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia.